Cześć, witam w kolejnym odcinku Bet Show. Cały dzisiejszy odcinek poświęciliśmy MMA. Mirosław Okniński uważany jest za jednego z prekursorów MMA w naszym kraju. Zapraszamy serdecznie na rozmowę z byłym trenerem Mariusza Pudzianowskiego i Daniela Omeliańczuka. MMA dużo osób uprawia, jest popularne, ludzie przychodzą na galę, trenują, pokazują telewizję, ale jednak patrząc na te plebiscyty, to dziennikarze jakoś specjalnie nie doceniają. Nie widać w dziesiątkach najlepszych sportowców, zawodników MMA, którzy walczą jednak w UFC, co jest porównywane do NHL, NBA i Formuły 1. Dlaczego? Nie doceniają dziennikarze tego do końca, większość jednak niestety. Dziennikarze są wychowani, jakby powiedzieć, w starym takim duchu, trochę judo, boks, zapasy, ten ruch olimpijski. No i MMA jeszcze jest dla nich młode. MMA doceniają dziennikarze młodzi, którzy po prostu są już wychowani trochę inaczej. Można powiedzieć trochę na tym MMA. I też to jest potrzebna jakaś tam zmiana jakby wiekowa, może nie wiekowa, tylko zmiana taka no w sumie pokoleń, tak? Że tak jak robiono badania w Stanach, że jakby największą popularność MMA wśród ludzi 20-30 lat, a 40-50 lat, no to boks. I to u nas jest to samo, a wiadomo, że jest dużo tych starych dziennikarzy, którzy mówią, że na przykład, że się uderza ręką, a psa to się tam nawet nie kopie, w sensie, że jakby tam, te dyscypliny, nawet kickboxing dla takich starych dziennikarzy to jest coś o złego, tak? A co dopiero MMA, gdzie się bije leżącego. Ale ogólnie dla młodych dziennikarzy MMA jest bardzo ciekawe i młodzi dziennikarze popierają MMA, no a starzy nie za bardzo chcą się do tego przekonać. Jaka jest polityka PL MMA względem swoich zawodników? Czyli chodzi mi bardziej o to, że wiadomo, są powoli się rodzą zawodnicy, którzy stają się rozpoznawalni. Nie wiem, Żelazowski, Binikowski, na nich chodzą, powoli przychodzą ludzie, żeby ich zobaczyć. Wiadomo, że na pewno nie zaglądając w portfel, pewnie macie mniejszy budżet niż KSW, ale do czego zmierzam? No musicie też trzymać tych zawodników, których wypromowaliście sami. Czy też jeżeli jest konkurencja, to pozwalacie im odejść, czy raczej będziecie się starać tych takich bardziej wyrazistych zatrzymać jednak u siebie, bo to jednak jest powoli wasza marka jednak. Ogólnie PL MMA ma na celu budować młodych zawodników, którzy będą w przyszłości walczyć w UFC. A jeżeli będą wypadać z tego UFC, to chcielibyśmy ich z powrotem u siebie. Więc my dajemy możliwość zawodnikom zdobycia doświadczenia, wypromowania się, ale oczekujemy jakiejś takiej lojalności, ale nic na siłę, tak? Nic na siłę. Dla nas wypromować zawodników to przy takiej ilości gal to żaden problem i jakby jak historia tu już pokazuje niejednokrotnie, to zawodnicy, którzy jakby trzymają z nami, idą do góry, ci, którzy próbują sami, a raczej średnio na tym wychodzą. Bo jest i amatorska liga, jest profesjonalna liga. No to jest jak można porównać to do jakiejś dobrej szkółki futbolowej, że się szkoli tych młodych, szkoli, żeby potem drogo sprzedać. Oczywiście to jest metafora, ale to tak jest bardzo, bardzo fajnie pomyślane. A chciałem teraz zapytać o tą nową organizację, czy uważa pan, że to Pro MMA Challenge ma szansę, czy podzieli raczej los MMA Attack, Fighters Arena i tak dalej? Jeżeli chodzi o ProMag, tak? Jedno, co w tej mi się organizacji nie podoba, ale wolę powiedzieć, to, że na przykład jak jest na przykład profesjonalna liga, to ktoś użył na przykład, że to jest profesjonalna coś tam. Profesjonalny... No, profesjonalna, no, to mi się tam jedynie nie podoba, ale tak to samo założenie uważam tego ProMag. Jest fajne, tak, bo jest to organizacja na razie z tego co widzę, która się jakby opiera na fajnych zawodnikach, więc myślę, że może być niezłe widowisko.
co mi się może tam nie podobać, że sięga tam na przykład po Bajora, który u mnie miał walczyć, czy tam po ludzi wypromowanych u mnie. Ale to też z drugiej strony dla mnie jest dobrze, tak? Bo widać, że to, co ja robię i ci zawodnicy, którzy u nas walczą, że są na tyle dobrzy, że inni chcą ich brać i jakby chcą zaoferować więcej, żeby jakby ich ściągnąć do siebie. Więc ogólnie uważam, że czym więcej organizacji, tym lepiej. Tak jak kiedyś byłem takim zwolennikiem, że tylko ja i nikomu nie pozwolić, tak teraz uważam, że nawet lepiej, że to rozwija rynek, daje możliwości. Trochę może mi się tam nie podobać właśnie takie podbieranie, jakby tam propozycje, że na przykład my kogoś promujemy, a ktoś tam podbiera, ale z drugiej strony my nie mamy kontraktów w tej chwili z zawodnikami i zawodnicy u nas walczą na zasadzie takiej chcą, nie chcą, przechodzą gdzie indziej. Co myślę, że teraz będziemy robić kontrakty z tymi na przykład, z którymi dłużej współpracujemy. A jak ktoś się będzie chciał podpisać kontraktu, no to po prostu będziemy promować tych innych, którzy chcą. Łukasz Sasza Chlewicki po ostatniej porażce na gali Cage Warriors wraca do oktagonu. Sprawdziliśmy z kamerą, w jakiej jest obecnie formie. Łukasz Sasza Chlewicki, 15 marca podwójny debiut, bo po raz pierwszy w PL MMA i po raz pierwszy w nowej kategorii wagowej. Powiedz, jak trafiłeś do organizacji Mirosława Okińskiego? Może od tego zacznijmy. Cześć, witam wszystkich serdecznie. No tak, 15 marca debiutuję w kategorii wagowej 70 kg, że tak powiem, jest to taka decyzja spowodowana tym, że wcześniejsze walki odbywałem w kategorii 77 kg, gdzie to jest moja naturalna waga 77, 76, czyli półśredni. I stwierdziłem po prostu po tych walkach, że no troszeczkę później na drugi dzień po wadze, po zrobieniu wagi zawodników, no warunkami fizycznymi troszeczkę im odbiegam, w sensie i dystansu takich rzeczy, więc z siłą rzeczy są wyżsi, więksi, a co za tym idzie, po ważeniu bardzo często zawodnicy dobijają wagę. Niekiedy to się zdarza, że w okolicach 8-7 kg, a niektórzy nawet potrafią okolice 10 kg wrócić wyżej. Czyli jeżeli zbijał 7-7, na przykład taki zawodnik, potrafią ważyć, no, że tak powiem, 86-87 spokojnie. No i po ostatniej walce właśnie z Paulem Daly stwierdziłem, że trzeba spróbować, że tak powiem, no, zejścia, ścięcia wagi niżej. A wracając do kolejnej części pytania, jak to się stało, dlaczego walczę dla organizacji PL MMA. No, no dlatego to nie ukrywałem wątpliwości, że dogadaliśmy się tutaj z organizatorem PL MMA, Mirkiem Oklińskim. Zostały spełnione moje warunki, jak i myślę, że jego oczekiwania też są spełniane i będą spełnione w sensie moich występów dla tej organizacji. W ten sposób, no, padła propozycja, usiedliśmy, porozmawialiśmy. Klamka zapadła, jest okej. Właśnie co do tej wagi, to w jednym z wywiadów powiedziałeś, że Delay strasznie przybrał po ważeniu. I czy powiedz, czy to podobny manewr chciałbyś zastosować, czy to po prostu stwierdziłeś, że chcesz spróbować w nowej kategorii? Czy to miało wpływ to, że on tak był, przybrał strasznie na drugi dzień? Znaczy ja powiem tak, no to nie tylko od Paula, nie chodzi o tylko o Paula Delaya, ale to ogólnie tak większość zawodników, z którymi walczyłem, takie dysproporcje wagowe były między mną a nimi i po prostu no, nie wiem, no myślę, że tak będzie właśnie jak tutaj powiedziałeś, tak, że zawodnik w moim przypadku na przykład, że jak będę zbijał ścinał na 70, to podejrzewam, że tak w dniu startu powinienem wnieść do oktagonu 75 kg. Myślę na spokojnie, więc zawsze lepiej mieć troszeczkę tej nadwyżki, a że to jest moja naturalna waga 7,6, 7,7, tak jak mówię, więc nie będzie dużej różnicy tutaj, nie powinno być, tak mi się wydaje, oczywiście zobaczymy, to wszystko zostanie zweryfikowane w oktagonie. Nie? I to już wszystko w naszym programie. Dziękujemy za Wasze miłe komentarze i oczywiście zapraszamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube. I pamiętajcie, że widzimy się za tydzień. Cześć!